wcześniej ojciec pani Mariny Le Pen ogłosił, że żeby się pozbyć pewnej nacji w Europie, trzeba więcej piecyków. Czyli ja zostałem oskarżony antysemityzmem. Mam takie pytanie, a propos, co pan sądzi o polityce energetycznej Polski? Jaki ma pan plan właśnie? Przede wszystkim pozbyć się Unii Europejskiej, bo wtedy jak, bo na pewno jest. W tej chwili rząd powiedział, że zwalczy nieuczciwą konkurencję i posłał ABW, żeby zrobiła porządek z jakąś firmą, która importuje z Rosji węgiel. Jest oczywiście tańszy od naszego. Jest to oczywiście bezczelność, bo jeżeli węgiel jest tańszy, no to przecież wszyscy ludzie upalają węgiel, korzystają i tak dalej. To jest czysty zysk dla gospodarki. No? Traci górnictwo oczywiście, ale reszta gospodarki na tym korzysta. No ale tutaj pod wpływem bloku gazowego to tak zadziałał, żeby się popisać, że coś tam robi, a teraz rzucają podejrzenia tego faceta, że on zemsty, no to posłuchaj, pozakładał. Mówi, to prawda, może nie wiadomo. Jest silne podejrzenie, że to mówi prawda, bo aparatura posłowa była bardzo dobrej jakości, więc na pewno miła państwowa, jakiś prywacja się to położył. I proszę państwa, no. Natomiast my mówimy, że nie trzeba bronić różnych zarzutów, tylko trzeba wyjść z Unii Europejskiej, znieść obciążenia i nagle węgiel się okazało 40% tańszy niż obecnie. Nie będziemy się bronili przed węglem w Rosji, po prostu zwyczajnie. Trzeba zlikwidować obciążenie naszego węgla, a nie martwić się, że inni mają nieobciążone, prawda? To nie znieść obciążenia. I tyle. I to jest bardzo, bardzo prosta polityka, no ale Unia Europejska nie pozwala niestety. Więc nawet chcę powiedzieć tutaj dla... Taka pochwała w uczci pana Donalda Tuska, jedną z nielicznych rzeczy, która mu się udała, to on przez 3 razy wetował próby rozszerzania globalnego. Za 4 on się poddał i zgodził się. No i właśnie tam kilka tygodni wchodzi w życie kolejne podwyżki cen gazu, benzyny, węgla i tak dalej. No, poddał się niestety. No. Powinien dalej wetować. Czyli jak jest pan zdanie na temat... Natomiast jeszcze jedna sprawa. Jesteśmy nadmiernie uzależnieni od jednego źródła, czyli od nitek ze wschodu. Polska powinna jednocześnie ciągnąć gaz i ropę z innych kierunków na wszelki wypadek. Powinna odbudować gaz łupkowy. Powinna rozwijać energię atomową. Francja ma 70% energii atomowej. Natomiast przy nas. Rząd zonany czuje wariaci czerwoni, którzy zwalczają każdy rozwój i całą energetykę, a do tego, że dochodzą wariaci zieloni, jeden z takich inny żał czerwony, proszę Państwa, to są te, którzy jeszcze szczególnie zwalczają węgiel, bo to jest taka trudna energetyka, i atom. To oczywiście jest absurd, bo energia atomowa jest najczystsza. To w ogóle ja widziałem zdjęcia z elektrowni atomowej w Brazylii. No tam dzieci bawią się piłką odbijają się od powierzchni reaktora. To jest taka wielka kula, prawda? No, to nie ma żadnego promieniowania, nie dzieci się tam dalej. Najczystsza możliwa energia. Nawet sam reaktor jest na plaży ustawiony, czy był chłodzony wodą, teraz średnio z oceanu. Także no, to są wariaci, ale przywódcy tych wariatów są opłacani przez Rosję. Po to, że właśnie, żeby Polska nie rozbudowała sobie gazu łupkowego czy atomu, co by nas uniezależniło od Rosji. Otóż ja mam opinię polityka, który w odróżnieniu od różnych innych polityków nie pała nienawiścią do Rosji. Ja Rosję traktuję bardzo przyjaźnie, natomiast absolutnie nie pozwolę, żeby nam Rosja narzucała, prawda, swoją energię czy coś takiego, bo przyjaźń przyjaźni ma interes interesem, nie? Także nie można dopuścić, żeby agenci rosyjscy tu w Polsce, przecież jak pani Tymoszenko zawarła niekorzystną umowę z Rosją, to można siedzieć. A pan Pawlak, który zawarł też niekorzystną umowę, który kupił gaz po cenie no, trzeciej od końca, czyli jednej z najdroższych w świecie, ale kupił go w ilości 3 razy większej niż potrzebujemy i właśnie ogromne pieniądze za magazynowanie tego gazu, bo już nie wiem co z nim robić. Kupił nasze wyjebanie, no kupił, no nie wiem, został łapek, sympatii, no, nie wiem jak to było, no, ale na pewno mowa była niekorzystna. Prawie wszystkie państwa, poza Węgrami i kimś tam jeszcze, mają korzystniejsze ceny energii niż
Pana Radna. Czyli jakie jest Pana zdanie na temat już przyszłej ustawy o odnawialnych źródłach energii w Polsce? Szanuję, to wszystkie ustawy trzeba likwidować. Mało tym, cały wolny rynek. Jestem przekonany, że ten wolny rynek przyjedzie 5 przedsiębiorstw amerykańskich, każdy zbuduje w jednej elektrowni atomowej, no to się będzie mu opłacało i tyle. A być może budują elektrownie wodne, prawda, albo inne. Skąd my możemy wiedzieć? O tym, jak produkować energię, mają robić kapitaliści, bo oni się na tym znają. Nie urzędnicy na sobie się nie znają. Czy pan myśli, że pan Tusk się zna na elektrowniach atomowych? Czy pan myśli, że ktokolwiek z miejsca tego rządu się zna na tym, która jest lepsza? Nie, oni się z pod wielkiego palca, prawda, wyciągają te pomysły, słuchają zwariowanych ekologów i tak dalej. Elektrownie ma budować fachowiec do budowy elektrowni, a nie premier rządu polskiego, prawda, czy niemieckiego. Jak sami wrócić do normalności. Fabryki mają u nas budować fabrykanci. Po prostu. Reasumując, taki fabrykant, fabrykę, którą państwo buduje przez 10 lat, buduje w rok. Byłem przyspieszny, żeby już zacząć produkować, nie? Ja byłem w Unii Europejskiej i rozmawiam z takim prawnikiem z tej Unii. Mówię tak, panie Januszu, czy pan wie, że u nas w Unii jest taka opinia, że przyłączenie Krymu by nam zajęło z nami 4 lata. A co zrobił pan Putin? Pan Putin mówił na 2 dni przed referendum, że zrobił jakieś kondominium ukraińsko-rosyjskie, jak zobaczył wyniki referendum i dostał prośbę autorytetu Krymu jednomyślną, parlament jednomyślnie poprosił przyłączenie. W ciągu 2 dni przyłączył Krym. Co? Zrobił to sprawnie i szybko. Natomiast u nas się nic nie robi sprawnie i szybko. Przepraszam bardzo, nic. W Unii jest jeszcze gorzej niż w Polsce. Naprawdę. Znacznie gorzej niż w Polsce. Zarazem jedzie z Brukseli. U nas przyszedł Wilczek, zrobił reformę gospodarczą i pojawiły tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi handlujących, budujących, podając firmy. No. Zaczęło się żyć. No a teraz biurokracja to wzięła. Rozmawiam z przedsiębiorcami, to im przychodzą i tłumaczą. Już nic nie można zrobić. Nic. Przepisy, podatki, przymus ZUS-u, prawda? Jakieś absurdy, czego się wolno robić lewą ręką, prawda? A to nie wolno stawiać prawo bez zielonej strzałki, prawda? Samochód stoi, jak mówimy, zielone strzałki akurat nie ma, prawda? No, tego typu absurdy, które kosztują nas miliardy. My dostajemy z Unii załóżmy 100 miliardów, tak? A 200 miliardów płacimy w naturze przez takie głupoty. Właśnie podam taki przykład. Byłem parę lat temu w Zarówku. Tam jest taka rzeczka, która tam dochodzi do Morza Bałtyckiego, zamienia ona się nazywa. Tam ten stateczek wycieczkowy tam dobijał, tam była przystań tego stateczku, tam się zabierał pasażerów, było w morze, prawda, po tym nadbrzeżu sprzedawano tam wadę cukrową na patyku, prawda, baloniki, chodziły i bawiły się dzieci, pary chodziły przytulone, prawda, to sobie na nadbrzeżu, trawka sobie rosła spokojnie, naturalna trawka, kosztowało to 0 zł. Przyjeżdżam tam parę lat temu, już potem, stępiałem. Brzeże wyłożone pięknym białym kamieniem, równiutko, na 500 metrów do przodu i 700 na środku. Piękne, kompletnie martwe, ani jednego człowieka. Pytam, co się stało? A, dostaliśmy dotację z Unii. Musieliśmy tylko włożyć 30% z własnej kieszeni, a resztę poszła Unia. No dobrze, przecież to nie działa. No, ładnie wygląda. No a dlaczego na przykład nie ma tutaj przystanie statku z kasą kredytową? Bo Unia powiedziała, że nie wolno prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Nawet lądów na patyku nie wolno sprzedawać. Były dotacje z Unii? Były. A zyskało to miasto na tym? No nie. No nie. Także dostajemy z Unii 100 miliardów, a w naturze płacimy znacznie więcej. Są potworne te koszty energetyki, o których pan pytał, prawda? To, że nasz węgiel stał się droższy od rosyjskiego, razem z ceną transportu, prawda, jeszcze, to jest tylko i wyłącznie powodem tego jest. Przecież w chwili opłaca się węgiel z Australii do Polski sprowadzać. Z RPA wchodzą węgiel do Polski. Podobnie z piaskiem. Co? Podobnie z piaskiem. Tak, to jest chyba stare powiedzenie, to z komisji, że pan nie pamięta, ale na komunie się mówiło, że co by się stało, jak socjaliści to będą władze na Saharze.
No nic takiego strasznego, tylko po prostu jest żaden wysokim czyściowym jak piasku. I oczywiście to się właśnie okazało. Jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze mam kilka pytań. Zacznę od pierwszego. Jeżeli pan prezes i jego partia dostaniecie się do Sejmu, jakie są szanse, że wyjdziecie z kimś w koalicję? Czy będzie to PiS, czy może jakaś inna partia? Drugie pytanie, czy jest taka możliwość, że z Ruchem Narodowym będziecie razem szli do Parlamentu Polskiego? I jakby pan prezes mógł powiedzieć mi różnicę między Ruchem Narodowym a Kongresem Nowej Prawicy? I trzecie pytanie, czy Kongres Nowej Prawicy jest za jednomandatowymi okręgami wyborczymi? Zacznę od końca. Będziemy głosowali za, ale proszę nie liczyć, że to cokolwiek zmieni. W Rosji mają jednomandatowe okręgi wyborcze, wybrali demokratów i Obamę, także proszę nie łudzić się, że to cokolwiek zmieni. Propaganda jest ważna, a nie metoda wyborcza. No, będę głosował za to. Ale nie miejmy złudzeń. Jak na Ukrainie trafili jednomandatowe okręgi, to natychmiast te reformy cofnięto. Wie pan dlaczego? Bo wygrywał jednomandatowy, to jest małe okręgi, wygrywali miejscowi mafiozi. Oni mieli pieniądze, mogli zastraszyć wyborców i mafiozi wygrywali masowo wybory. Także wie pan nie łudzi się, że coś pomoże. Ludzie mówią na przykład, że wtedy prezes straci wpływ na wybór ludzi. Tak? Dzisiaj, jak na przykład na Śląsku, ma pan 17 mandatów, tak? Katowica, czyli daje się 34 kandydatów. No to prezes utruje pierwsze 3 czy 4, a pozostałe tam są. Któryś z tych ludzi popularny, znany, może trochę wyjść. No. Jak będą jednomandatowe, to prezes będzie kontrolował wszystkich kandydatów. Proszę pana, we wszystkich okręgach. Także nie wiecie państwo złudzeń, że to, ale będziemy usuwali za, bo jest to wygodne naszej partii. Prawda? To jest młodsze pytanie. Pytanie drugie o Ruch Narodowy. Proszę pana, problem z Ruchem Narodowym polega na tym, że każda partia prawicowa jest narodowa. My jesteśmy partią narodową, w tym sensie na przykład, że uważamy, że ważniejszy jest naród niż państwo, prawda? To partia narodowa. Uważamy, że my nie mówimy o społeczeństwie, tylko o narodzie. Naród to nasi przodkowie, my, nasze dzieci, wnuki, prawda? To jest naród. Społeczeństwo tylko czekuje przez naród. I społeczeństwo nie ma prawa głosowania decydować o tym, co będą robić dzieci, wnuki, prawnuki. Bo te dzieci, prawnuki, wnuki nie mają prawa głosu. Więc dzisiejszemu społeczeństwu nie wolno o tym decydować. Nie każdy na swoje dzieci decyduje, a nie o cud. Tak w tym sensie jest partią narodową. Natomiast co nas różni od partii narodowych, że oni uważają naród za absolutną wartość ponad wszystko. I to jest potępione surowo przez papieżę jako grzech nacjonalizmu. Prawda? Nie można mówić, że najważniejszy jest naród, niech diabli wezmą etykę, prawda? Słuszne jest słuszne, a naród tego chce i co to robić? Nie. Naród jest rzeczą bardzo ważną, ale nie jest rzeczą najważniejszą. I tym się różnimy od narodowców. Odpowiadając na... Nie, oczywiście narodowców było narodowcy zjedliście, czasem być jeszcze jasno, więc taki obowiązek narodowców. To już absolutnie jest dla nas a nie do przyjęcia, bo my każdego socjalistę uważamy za bandziora, wszystko jedno, czy jest to Obama, Hitler, prawda, czy Hollande, czy Kwasiński, czy Kaczyński. Każdy socjalista, prawda, dobry czerwony to martwy czerwony, bo generalna reguła tak. Wiecie państwo, znaczy w XIX wieku polegała przewaga Amerykanów nad Europą? Bo oni swoich czerwonych trzymali w rezerwatach, a nie w parlamentach. Otóż, proszę państwa, na to pierwsze pytanie, jest takie, no nie wiemy co będzie, bo rząd wydaje się nie ma ochoty robić wyborów spieszonych, nie ma ochoty podawać się dymisji, więc procenty będą nam rosły, PO będą chyba spadały, co nie należy, taka jest sytuacja wyraźna. No dla nas te wszystkie partie to jest jedna wielka, wielki gang podzielony na cztery mniejsze gangi, prawda, na pięć mniejszych gangów, gangi złodziejskie, ale dla dobra Polski jesteśmy gotowi zawierać koalicję nawet z kanibalami, prawda? Absolutnie, no to jest jasno, no pan Tusk, prawda, też mówił, ma pewne rzeczy są dobre, mówił, prawda? Pan Kaczyński, ludzie na niego psy wieszają, ale chcę przypomnieć, że jak rządził PiS, no przecież nie stało się jakaś tragedia. To nie jest tak, że inwestorzy z Polski wyjechali. W końcu pan Kaczyński na przykład zrobił co najmniej jedną dobrą rzecz, na przykład zniósł podatek spadkowy, prawda?